Niepokonana w tym sezonie Legia Warszawa przyjechała w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy do Białegostoku, a więc na arcytrudny teren. Jagiellonia ostatni raz przegrała tu 24 lutego z Rakowem Częstochowa. Na trybunach blisko 18 tysięcy widzów i taką oto akcją zaczynają gospodarze! Imaz do Naranjo i Jagiellonia prowadzi 1-0! Nie ma mowy o spalonym, wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i Jaga wychodzi na prowadzenie. Dwudziesta ósma minuta gry, Wdowik na głowę, pululu i tylko słupek. Jagiellonia nakręcała się z każdą akcją, teraz Dominik Marczuk na głowę do Imaza i jest 2-0! Trzeci gol w tym sezonie Hiszpana i czwarta asysta Marczuka. Nie może zrozumieć Josue, co tu się wydarzyło dziś. On, podobnie jak i Bartosz Slisz na ławce rezerwowych Legii, a Paweł Wszołek w ogóle poza kadrą stołecznej ekipy. Tu pierwsza groźna sytuacja gości, uderzał niecelnie Muci, a w przerwie meczu w Białymstoku akcja dorzuć misia. Za każdą maskotkę rzuconą na murawę sponsor Jagiellonii zdecydował się wpłacić 5 zł na cel charytatywny, także akcja zakończona 100% sukcesem. To już fragmenty drugiej części gry. Szymon Marciniak pokazuje, że będzie rzut karny dla Jagiellonii. Jego zdaniem Kapłady faulował pululu, jednak po analizie VAR Szymon Marciniak tę decyzję odwołał, także wciąż 2-0. Kundo Baku i Legia przed doskonałą szansą na zmniejszenie rozmiarów prowadzenia Jagiellonii, jednak tu był tylko słupek. Baku do Rosołka i znowu słupek. Do tego momentu Legia nie oddała nawet celnego strzału. Dwa razy obiła bramkę Jagiellonii, ale Omerowicz nie był zmuszony do interwencji. 87. minuta gry. Druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka dla Marko Burcha. Trzeci mecz rzędu Legia na wyjeździe kończy z wykluczeniem. Więcej ciekawych akcji w tym spotkaniu nie było. Legia przegrywa po raz pierwszy w Ekstraklasie w tym sezonie, a Jagiellonia podtrzymuje fantastyczną passę meczów bez porażki u siebie. Jagiellonia doskakuje na punkt do Legii. Jaga jest czwarta w tabeli, a Legia druga. Liderem po 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie Śląsk Wrocław. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.